Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Witam Was bardzo serdecznie. Kłania się Rafał Kwaliński w Radiu Gozdawa. Dzisiaj nasz program mamy taki, nagrywam raczej go na pierwszych zawodach okręgu PZW Wrocław. Są to zawody, które prowadzi kapitanat tegoż okręgu, a moim rozmówcą jest Magdalena Czot, która jest sekretarzem tychże zawodów. Cześć Magda. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich wędkarzy. Spotkaliśmy się w Boguszycach, w miarę przyjemnej atmosferze, nie pada. Jeszcze? Jeszcze, więc miejmy nadzieję, że zaczarujemy i będzie fajnie. Startujemy pierwszymi zawodami Grand Prix Okręgu Spławikowe, Puchar Kapitana. I mamy 48 seniorów, 5 juniorów, 4 kobiety. W kategorii senior mamy 10 drużyn. I właśnie za chwilę zaczniemy łowienie, bo już zanęciliśmy. Tak, dokładnie. Zostały parę minut do łowienia i rozpoczynamy pierwsze w tym roku zawody. Nie ostatnie. A kiedy następne planujecie jako kapitanat? Przyznam, że jako kapitanat będziemy mieli dokładną rozpiskę dopiero w poniedziałek. Kilka z zawodów przesunąć. Na pewno wiem, że pierwszymi zawodami w kolejności powinny być Grand Prix okręgu, ale sekcja federowa rozpocznie swój ten. A federowe zawody w którym miejscu się na będą? Leclercu. Na Leclercu, czyli tak. To jest Odra w okolicach Mostu Trzebnickiego dla tych, dokładnie, którzy są zainteresowani. Zapraszamy. No dobrze. Madziu, to będziemy rozmawiać po zawodach, tak, i po liczeniu. Tak, wtedy zobaczymy, czy rzeczywiście było tak pięknie, jak mi się na początku wydawało, że sprawnie idzie i jest dobrze. Ale powiedz mi jeszcze tak na koniec tej części. Mówiłaś, że bardzo sprawnie poszły generalnie zapisy i organizacja przy tych obostrzeniach pandemicznych. Dokładnie. Tutaj chciałabym pochwalić po pierwsze przewodniczącego sekcji spławikowej, który pięknie zaplanował, że zawodnicy potwierdzali mi się SMS-ami jako sekretarzowi i tak naprawdę zawodnicy mieli się 15 minut przed upływem terminu potwierdzania. Miałam wszystkich zawodników potwierdzonych, więc tylko losowanie, rozpiska na tablicę i zawodnicy na stanowiska. Czyli nie mieliśmy żadnych zgrupowań, żadnych kontaktów. Wszystko dało się zrobić znacznie lepiej niż zwyczajowo chyba. Tak, to prawda. Czyli pandemia pozytywnie wpłynęła. To jest jeden z pozytywnych efektów. Że technologicznie poszliśmy do przodu. Dokładnie, dokładnie tak. Super, dziękuję Ci na razie. Dziękuję pięknie. Jesteśmy już po zawodach. Ostatni sygnał, koniec łowienia wybrzmiał. No i teraz podsłuchujemy, co się dzieje w namiocie, gdzie przebywają sędziowie i jak zdają relacje z ważenia. Tutaj mamy fragmencik tego, co się ciekawego wydarzyło albo wydarza w takim namiocie, gdzie sędziowie wszystko zliczają. 4665. Justyna Kubiak. 3265. Ania Sadoch. 6150. I Kasia? 2045. To Kasia ostatnia? Tak. To jeszcze sobie tylko powtórzymy. Ania Sadocha może mieć najlepszy wynik zawodu. Nie. U nas dwóch powyżej 7. Wow, ładnie. Z prawej strony. 4665. U dziewczyn? Tak, u dziewczyn. To ta pierwsza. Nie? Tak, 4665, tak. 3255, tak. 6150, tak. I 2045. Tak. Tu są oświadczenia i wyniki. Dobra, mama. Zamknięte w jednym. Proszę uprzejmie. Łukasz, muszę sprawdzić. Oczywiście, pańskie oko konia tuczy. Wszędzie. Można, kochanie? Mamy. Jedno już. Ale usiąść mogę. Tak. Jak po zawodach? Bardzo dla Radia Gozdawa. Rafał Mikołajczak z synem. A u was? U nas było okej. To znaczy? To znaczy, że nawet można było rybę złowić na trudnej wodzie.
Trudna woda to jaka? Trudna woda nieosiągnięta dla ryby, która odskakiwała co chwilę. Młody? Nie wiem. Młody najbardziej ma dużo do powiedzenia. Jak tobie szło dzisiaj w sektorze? Mówi Sebastian Wawro. Średnio. Połowie, liczę, że w połowie tabeli. Ryby były, odpływały, wracały. Przewaga byczków. Nie mogłem się odpędzić od byczków. Nie mogłem się dobrać do leszczyków. W którym sektorze byłeś? W A. Teraz ma miejsce odczytywanie pierwszych, drugich i trzecich miejsc dla poszczególnych kategorii. Juniorzy, trzecie miejsce. Idźcie tam. Kolega Teodorowski, Paweł. Brawo! Brawo! Drugie miejsce. Kolega Mikołajczak, Wojciech. Pierwsze miejsce. Kolega Teodorowski, Szymon. Brawo! Panie, trzecie miejsce. Koleżanka Justyna. Brawo! Brawo! Drugie miejsce, Dorota Pomosa. Pierwsze miejsce, koleżanka Anna. Brawo! 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 Dzisiaj mam dwoje zwycięzców, jedno w kategorii senior, a drugie w kategorii kobiet. W kategorii kobiet wygrała Ania Sadoch, która startuje od jakiegoś czasu. No i Aniu, jak poszło dzisiaj? Warunki ciężkie, fala utrudniała. Przez pierwsze półtora godziny kompletnie nic się nie działo. A pozostałe półtora godziny zdążyłam zrobić fajny wynik, 6,150, który dał mi oczywiście zwycięstwo. Upragnione. Gratulacje. Bardzo dziękuję. Powiedz mi, jakaś tajemnica tkwi w tym? Absolutnie, tu nie ma złotego środku. Byliśmy na treningu i nic to nie dało. No jak to na treningach? Oczywiście. Natomiast co byś jakby patrzyła na to, że dało ci to sukces po półtorej godzinie? Ja bym powiedziała moja szybkość i duże... Reklama Red Bulla nie wchodzi w grę? Okej. Co poza Red Bullem? Nie, po prostu wola walki i zwycięstwa. Aha. Oczywiście. Jasne. I udało się, całe szczęście. W półtora godzinki, także następny cel już jest obrany. A co jest? Zawody okręgowe. Mistrzostwa okręgu. Tak, no. Pierwsza jedyneczka musi być i kolejne mistrzostwa Polski. Dziękuję. Jak ci, Adamie, poszło na tych zawodach? Zresztą to są pierwsze zawody okręgowe w czasie pandemii, czy pod koniec jakby pandemii. Jak byś dzisiejsze starty ocenił? No, udało mi się wygrać sektor i ogólnie całe zawody. No co, może losowanie mi trochę nagrodziło to znaczy? To zwycięstwo, bo... No, na samym końcu wylosowałem tak daleko, że no masakra. Ja się tam to wlokłem, to już miałem dość, nie? Ale jednak pchanie wózka dało jakiś skutek. No przynajmniej koperta jakaś. No jakaś tam nagroda jest. Jest, nagroda. A jak z rybą było? No złowiłem 12 kg tej drobnicy takiej. No, trochę się namęczyłem. Miałem sąsiada godnego tam rybala, że po prostu ścigaliśmy się na też ponad 11 kg. Ale miałeś duże ryby? Nie, samą drobnicę. Same takie do 100 punktów. Czyli jednego karpika miałem. Materiały. Proszę bardzo, wyniki oczywiście wszyscy widzieli. Poczekaj. No to już na koniec zawodów porozmawiamy sobie, jak to sekretariat podsumowuje zawody. Na pewno mogę powiedzieć, że zawody bardzo udane, bardzo przyjemna, miła atmosfera. Wyniki, no z tego co tutaj możemy zobaczyć, no to najlepiej poszło sektorowi C. Największa waga 12340. Kolega z Adamem Maryjowskim, który wygrał sektor i całe zawody. Tak, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o kobiety, no to tutaj nie miała sobie równych Ania Sadoch. Tutaj wynik 6,150 i kategorii. I tego właśnie nie zrobiłam, ale ja to na pewno zrobię i będzie wstawione. Jak tylko dostanę
maila, to od razu i wyniki na maila, i ten, i będę wysyłać bardzo chętnie za każdym razem. Dobrze. To nic, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Trzymajcie pięknie. Do zobaczenia. Tak właśnie zakończyły się zawody w Boguszycach koło Leśnicy okręgu PZW Wrocław. Startowało wielu zawodników we wszystkich kategoriach: junior, kobiet i seniorzy. Wyniki były dla wielu zaskoczeniem, ale też i na tej wodzie okazało się, że można zrobić bardzo duże wyniki w łowieniu. Może dlatego, że prawie wcale się nie odbywały tam zawody i też woda troszeczkę odpoczęła od sportu. Też następnym razem będziemy już na innym akwenie i będziemy realizować dla Was nowy materiał. Zapraszamy też wszystkich chętnych, którzy mają taką możliwość, do realizowania takich materiałów i przesyłania do nas informacji z nadwody. Zaprezentujemy to w Radiu Gazdawa. Dziękuję Wam bardzo. Kłania się Rafał Kwaliński. Do usłyszenia. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.